Siema mordy, z tej strony Rek, jest ze mną Zalech. Cześć. Dregu. Cześć. Zaprzał. Cześć. I Maciek. Cześć. Ej, chłopaki, słuchajcie, ogólnie to niech czytamy wszystkie odpowiedzi, ten ktoś później wybiera tą najlepszą, nie? Gramy sobie dzisiaj... Cicho. Cards Against Humanity, czyli karty, które w pewnym sensie czasami mogą fajnie, śmiesznie obrazić. I ogólnie wybieramy sobie odpowiedzi do jednej karty czarnej. I ta osoba, która ma czarną kartę, wybiera później najlepszą odpowiedź, jak najlepiej... Najśmieszniejszą. Najśmieszniejszą, macie... jak najlepiej pasuje i tak dalej, no zależy od tego... 60 sekund macie na odpowiedź. Tak i właśnie o to chodzi, że... No, ja nie ogarnę. Już gramy, aha, dobra. To mam tutaj wielka miłość do i tak, mam jakieś śmieszne i tak, karty. I później osoba czytająca, która ma czarną kartę, mówi to, tak wiecie, żeby to miało sens, nie? I później ja wybieram najlepszą odpowiedź. I czytam najpierw, nie? Aha. Czyli wszyscy. Chyba nie zdążyłem dać konfirm celebrity. Chyba tak. Musieliście wybrać. No nic, dobra, także wybieram między dwoma. Uwaga. Wielka miłość do cygańskiej klątwy. Lub wielka miłość do ocenzurowane bukake? Ocenzurowanego bukake, no. O Jezu. Słabe, dwa w sumie. On nawet nie wie, co to jest bukake. Ale już lepsze jest bukake. Kurde. I patrzcie sobie, co masz na czarnej karcie. Co ukrywają przed... Dlaczego ja to mam po czesku, kurwa? Po prostu musisz sobie potem... To jest maksymalny polski najlepszy, jaki się da. Musicie sobie... odpowiedzi, co? Co ukrywają przed moim rodzicem? Co to jest władca niebieskich pędziców? Wygrał życie. Okej, okay, to kurwa macie Mahomet, ma mu wieczne czasy. Kto czytał? Kto miał czytać? No Zalech, czytaj. Zalech, no to do Zalech, czytaj i dokańczaj. No ale co ma, kurwa, no czytaj pytanie i odpowiedź. I później odpowiedź. A, co ukrywałeś? Co ukrywają przede mną rodzice? Przede mną rodzice, no właśnie. Okradanie grobów. Co ukrywają przede mną rodzice? Okradanie grobów, władca niebieskich penisów, kaszaloty, czy może Mahomet pała powietrzne czasy? Jebać Mahometa. No właśnie, też nie mówimy, kto ma jaką kartę. No właśnie, żeby to... I wygrywa osoba, która osiągnie 10 punktów najszybciej. Na dole po lewej macie scoreboarda. Wycieczka szkolna została zrujnowana przez... Zmazy nocne! Maciek, zamknij się! Nie mów swoich odpowiedzi, bo już będę wiedział, że to twoje i nie wybiorę. Zmazy nocne! Dobra, czytam. Wycieczka szkolna została zrujnowana przez serce dziecka, niesymetryczne sztuczne piersi, suche wymioty, czy Kim Jong-il. Jak wymioty mogą być suche? Fuck, nie wiem co wybrać. O Boże. Nie no, chyba to, takie najgłupsze. No. Suchy wymi... Dobrze. Brzmi lizaki. Ej, dlaczego ja mam takie chujowe karty? Traci! O kurwa. De Faraon nie dało się przekonać. Mojżesz zesłał plagę olbrzymich lizaków, ministrantów, z mast nocnych, czy może bakterie żywiących się mięsem? Bakterie muszą wygrać. Zamknij mordę, Norek. Nie, jak dla mnie to jednak to nie straci, wygraliby tę wojnę. Lol. Yes. Ojej. Co za plama na mojej kanapie? 40-latek na rolkach. Mleta. Władca niebieskich penisów. Zużyte majtki. Mleto jest najbardziej sensowny. Który najlepszy? Mleto. Jest! Kurde, Dregu na prowadzeniu. Mam fajne karty, kurde. Uwaga. Co jest moim narkotykiem? Laktacja. Co jest moim narkotykiem? Baby z nosa. Syrenka, ladasznica. Auschwitz. Głupia sprawa, no! Ale co to jest ta laktacja? Co to jest? Co to jest laktacja? Właśnie nie wiem, szukam. Uwaga, wpisuję w Google. To jest moim narkotykiem. Narek. Laktacja. Proces wydzielania mleka przez gruczoły mleczne samic ssak. O tak, wygrało! W porodzie i trwa okres.
zawsze. Potrzebne do wykarmienia młodych, wyjątek stanowi pydło mlecz, którego laktacja jest stymulowana przez dłuższy czas dla stymulowania mleka dla celów konsumpcji. Ja nawet nie, nie wiedział, co dał, nie? Tak dałem. O kurwa. Boże. Znaczy, czytam. Czytaj. Jak byłem na kwasie, to dług publiczny zmienił się w piłę łańcuchowe zamiast... Rąk. Okay. Jak byłem na kwasie, to wybuch termojądrowy zamienił się w set porodu. Jak byłem na kwasie, to seks niespodzianka zmienił się w strzelanie do swoich. Jak byłem na kwasie, to piękni ludzie zamienili się w dzieci na swoich. Seksu na strzelanie to jest dobre. Wiesz. Dobra impreza była. No nie! No to było dobre. Ty nie mam żadnego pun. 2-2-0-0. Dzieci na smyczy musiały wygrać. O Boże. Tak. Batman plus TZN to się euforia Calvina Kleina. Taki nielot plus Robert Burnejka to kasza oty. Płodzenie plus przytulanie rzucie kozo pożerania. Viagra plus no nie tranzystycie równa się podrywanie dziewczyny w klinice. Jezus, kurwa. Co? Podrywanie dziewczyny. Nie, to przeciąża wszystko. No nie, no, mówię, zawsze. Takie chujowe. Zawsze na gdyby się. Zrzucanie żyrandelo na przeciwnika i wiesz, że... Kto miał na pletek? Łożysko i na pletek. No, zawsze uczytaj. Dobra, chińska drużyna gimnastyczna to pułapka. Zrzucanie żyrandelo na przeciwnika i wjeżdżanie do góry po linie to pułapka. Łożysko to pułapka. Na pletek to pułapka. Jak wyjdziesz na pletek, to jesteś gejem. Jakieś teksty z gier tu są, what the fuck? Jest! Dobra, teraz tylko przerwa, zobaczcie, wszystko się dobrze nagrywa. Co pomaga mamie się wyluzować? Moja kolekcja nowoczesnych gadżetów erotycznych, ziołowe tabletki na problemy z potencją, wiesz, erotyczna wersja Harry'ego Pottera. To nic nie jest śmieszne, ale... O, jest Zalek! Drogie brawo, mam problem z lobotomią, szpikulcem do lodu, paleniem się, dziurawą prezerwatywą. No nie, to musi, no. Poważny problem. No to jest, proszę państwa, no jedna z najgorszych problemów ogólnie tych czasów, prawda? Co zakończyło mój ostatni związek, Borys Szyc. Noszenie bielizny na lewą stronę było uniknąć prania. Tyskie. Jarosław Kaczyński. O, Jarek. Jesus. Jest! No kurde, Dregu jak wyleciał. Ja mówię, że ja mam dobre karty. O kurwa. W ostatnich chwilach twojego życia Michael Jackson myślał o dzieciach z rakiem odbytu. O wsiąkanie w czasie jazdy autem. Kwanie do serca sierotki, Tomasz Karolak. Pomoł, wierzę w ciebie. No, czym wyżej się będzie. Dzieci z rakiem odbytu wygrałem. Ja pierdolę, najgłupsze biorę. Jakie najgłupsze, najlogiczniejsze? Wiedziałem, że kurwa dzieci z rakiem odbytu. Maciek, co ty miałeś? Dzieci z rakiem odbytu. Co? Najlepsze. Kramianie Magdy Kessler. Dobra. Amputacja to pierwszy krok do obowiązków małżeńskich. Albo dokarmianie Magdy Gessler to pierwszy krok do głodu. Co my to logiczne. Logiczne. Petting to pierwszy krok do zachorby. Opryszczka to pierwszy krok do bycia bajecznie pięknym. Coś czuję, że Magda Gessler wygra. Magda Gessler takie logiczne bym powiedział. Co to jest petting? Coś jak robisz pięknie. Sobie dobrze. Kątkami na przykład. Bo buzią takie dom. Zabawa. O Maciek. What? Naprawdę najgłupsze wygrało. Nie wierzę. Oho, what the fuck. Co wygrało? Za hordy, no twoje. Co Bogusławie na obiad? Sędzia Anna Maria Wesołowską, zamrażarkę pełną organów Whiskas. Whiskas moim zdaniem najlepszy.
Iska zbiegał. Zamrażarka pełna organów was nie przekonała, naprawdę? Nie zjedlibyście? Nie zjadłem. Kurde. Zamrażarki bym nie zjadł. Maciek. Picasso w czasie swoich twórczych eksperymentów z uproszczeniem formy stworzył setki obrazów przedstawiających pterodaktyczny... Boże, co tu jest napisane? Ja pterodaktyle! Pterodaktylowe jaja. Okej. Okay. Setki obrazów przedstawiających Józefa Piłsudskiego. Tak. Kochanie się w tyłek. Obżeranie się, wymiotowanie. No... Ja nie wiem, myślę, że Picasso lubił w dupę, znaczy lubiał i dałem konfirmę, ale coś chyba nie pykło, czy nie? Laguje, wiesz. Nie by nie było tak, że muszę pisać nicknem i tak klikam i nic idzie. Kurde. Dobra, to no przeczytaj ktoś inny. Murzyn w stroju banana, że ja? Nadzieja. Młyn pełen trupów. Spontaniczne samospalanie. Zalej, co wybierzesz? Czy... Okej, okay, cel... B? B? Nadzieja? Nadzieje! To cel. Młyn pełen trupów? To co w końcu wybrałeś? Czyli w stroju banana, czyli młyn pełen trupów. Tak, to to. Przecież nawet dałeś nadzieję, dlaczego nie dałeś nadziei, ty chuju? W sumie nadzieja, że zostanie się biały. No właśnie o to chodziło, no. Okej, moi drodzy, dziękuję za uwagę. To była gra Cards Against Humanity. Jeżeli chcecie więcej, namówię ich znowu na takie spotkanko i pogramy sobie. Mam nadzieję, że się podobało. Jeżeli tak, dajcie lajka. Jeżeli nie, powiedzcie, że wam się to nie podoba, spoko. Krytykę też przyjmuję. Dziękuję za uwagę w takim razie i miłego dnia lub nocy, zależnie od tego, kiedy to oglądacie. Pa, pa.